Nie wiem, czy to jest coś nowego i czy to jest przewidywalne, albo było do przewidzenia, że liczba singli... Po 30 z ustabilizowaną sytuacją zawodową zastraszająco rośnie. Zwłaszcza kobiet. No właśnie. Dlaczego tak się dzieje? Jakie są tego przyczyny? Czy to jest niemoc, czy wybór, czy to jest radość, czy to jest smutek dla tych, którzy są singlami dzisiaj? Porozmawiamy o tym z Janną Chmurą, psychologiem. Dzień dobry. Kobietą, która naprawdę jest kobietą ogniem. Z Rafałem Jonkiszem, akrobatą, twórcą internetowym i mistrem Polski. Byłem już. O, historia. A ciągle ci ją przypominają. I z Hanną. No, ciągnie się za mną to. Nie, ale to może tak jak z tytułem premiera, nie? Może tak już jest dożywotnio. Ale nie narzekam, no, dzięki temu też tutaj jestem tak naprawdę. Nie jest to jakiś niechlubny tytuł. Nie, jesteś tutaj dzięki temu, że jesteś singlem po prostu. No to swoją drogą. Zdecydowanym. I jest z nami też Hania Zborowska. Cześć, Haniu. Hania, która zdecydowała się, oprócz tego, że jest ambasadorką honorową Brazylii, być też autorką kanału Zborowska Last Minute. Dzień dobry. Oraz ostatnio konsulem honorowym. Konsulem honorowym oraz ostatnio również singielką od jakiegoś czasu z wyboru, która postanowiła tak trochę sobie w tę pojedynkę spędzić trochę więcej czasu, więc może zaczniemy od Hani. Tak. To jest ciekawe. Haniu, czemu? Bo ty tak z małżeństwa przeszłaś w kolejny związek, a potem powiedziałaś, dobra, przerwa. Ja odkąd skończyłam 15 lat, tak naprawdę byłam cały czas w związku. Pierwszy związek rok, potem 7 lat, potem 15 lat małżeństwa i potem prawie 2 lata. I jak już zakończyłam mój ostatni związek, to powiedziałam basta, muszę być sama. W tej chwili jest karnawał w Brazylii. Życie singla w Brazylii w trakcie karnawału to naprawdę koszmar. Czemu? Nie masz... A tak naprawdę żartuję. Podjęłam taką decyzję, ponieważ trzeba nauczyć się być samemu. I byłam na początku bardzo przerażona tą decyzją, natomiast w tej chwili czuję, że odetchnęłam i mogę skupić się na tym, co naprawdę jest dla mnie ważne, czyli na moich dzieciach i na mojej pracy. A dlaczego wcześniej nie pozwalałaś sobie na to, żeby skupić się na tym, co naprawdę ważne? Jak teraz analizujesz, parę miesięcy minęło. Myślę, bo ja byłam cały czas zakochana. Ja jestem człowiekiem, który po prostu non-stop się zakochuje i leciałam na tej fali miłości, co oczywiście jest super i bardzo przyjemne, natomiast no, totalne jakiś taki równowaga w sercu i w głowie, to w ogóle przepaść wtedy między tym, co było kiedyś, a teraz. Myślę, że dojrzałam do tego, żeby być singlem i nie spodziewałam się tego, że tak będzie mi dobrze. Chciałabym, żeby Janna to zapamiętała. Ale... Dojrzałam do tego, żeby być singlem. Myślałam, że dojrzewa się do tego, żeby założyć rodzinę. Czy nie boisz się, że się znowu przypadkiem zakochasz? Bo ja przyznam szczerze, że też parę razy w życiu tak sobie chciałam postanowić, że będę singielką i akurat zawsze wtedy się zakochiwałam, więc to nie jest takie, wiesz... Trzymam się kurczowo mojej decyzji, muszę być przynajmniej przez rok sama. Okay. Bardzo dobrze mi to wychodzi, więc jeszcze mi zostały 4 miesiące, więc trzymajmy za mnie kciuki, żeby już się obyło bez żadnych miłostek. Rafale, czy ty też sobie pewnego dnia obiecałeś, będę singlem, koniec, kropka, niech mnie nikt nie dotyka i nie rusza? Bo taki jest. Może to nie było tak jak u Hani, żebym musiał do tego dojrzeć. Czy się trudniej zakupujesz? Czy u mnie jest tak, że... Nic na siłę. Jakby ja mam swoje światy, w których funkcjonuję, w których się odnajduję. Kocham podróżować. Często robię to w pojedynkę i to dłużej niż na tydzień i to w różne zakątki świata. Ostatnia podróż ile dni ci zajęła? 66 dni. Okay. Przy czym ostatnia faza to była w pojedynkę na Bliskim Wschodzie, więc no, czułem, że jest to wyjątkowy czas dla mnie. Na pewno fajny moment, żeby poznać siebie lepiej i lubię te okazje. Spełniasz się w tym po prostu. Tak. Zwłaszcza w swoich światach, w których funkcjonuję. Nie mówię nie relacji, fajnie może by było coś stworzyć, ale też uważam, że to byłaby fajna wisienka na torcie 2 fajnych życiorysów. Robię swoje, może coś się pojawi i jakby jest mi z tym dobrze. Jakby uważam, że bycie samemu może nawet uzależniać troszkę i tutaj jest pani specjalistka, może więcej powie na ten temat i Już trwa to 4 lata i na ten moment czuję, że... Kiedyś się mówiło, że jak stary kawaler jest już po 30, to nie ma się co za niego brać, bo on ma swoje przyzwyczajenia, już się właśnie nie spodobało mu. Spodobało mu się już bycie samotnym, więc lepiej nie dotykać. A jaka jest dzisiaj konkluzja, jeżeli chodzi o osoby po 30? No właśnie, na początku powiedziałyście o tym, że rośnie ta liczba i nawet powiedział to słowo w zastraszającym tempie, a ja się cieszę. Jako psycholożka się trochę cieszę, w takim sensie, że ten przedłużony czas, kiedy możemy go wypełnić właśnie autorefleksją, zastanowieniem się, co jest dla mnie ważne albo co jest dla mnie teraz potrzebne, daje taki, no, szansę na takie, chciałoby się powiedzieć, dojrzalsze decyzje potem, że ten wybór partnera czy partnerki jest trochę inny, jak sobie pobędziemy chwilę z samym sobą i samą sobą, co wcale nie jest łatwe, więc też wchodzenie w relacje może być ucieczką przed tym, żeby być w tej autorefleksji. Czyli ja, tak jak opowiedziała Hania, że to było zagłuszanie tego pytania i poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie, kim jestem, od którego, jak się okazuje, Hania pokazuje, się nie ucieknie, bo w pewnym momencie i tak cię dopadnie. I tak cię dopadnie. I w każdym związku nas dopada, kim ja jestem w tej relacji. I co ciekawe też, jeśli jesteśmy w takim cyklu bycia ciągle w jakichś relacjach, to nie zdążymy sobie zadać tego pytania, kim jestem, bo ja ciągle jestem jakby w lustrzanym odbiciu tej osoby, z którą jestem. A dlaczego więcej kobiet, twoim zdaniem, teraz decyduje się, żeby być samotnymi? Myślę, że to się bierze z takiej sytuacji ekonomicznej i takiej możliwości też zadbania o siebie od strony finansowej, logistycznej, której wcześniej nie miałyśmy. Teraz jest to możliwe i właściwie decyzja o byciu w związku pewnie też bywa, ale rzadziej bywa podyktowana potrzebą poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji czy właśnie finansowych. No cóż, życie. Tak? Ważne, żeby każdy był zadowolony. Teraz jest pytanie, czy jesteś zadowolony, czy szukasz? Wiesz dlaczego? Powiedziałeś, że nie szukasz, tylko jak się wydarzy. Bo kolejne artykuły, które zresztą nam podesłała Janna, mówią o tym, że dużo więcej mężczyzn myśli o tym w tym swoim singielstwie, żeby się ożenić, niż kobiet, żeby znaleźć mężczyznę swego życia. Wiesz co, myślę, że też z wiekiem świadomość się zmienia i w ogóle świadomość młodych ludzi co do związków, rodzicielstwa, jaka to jest odpowiedzialność. Ja na przykład chciałbym bardzo fajnie stworzyć wokół siebie przestrzeń, żeby, kiedy będę gotowy, wprowadzić kogoś do tego świata, żeby to rzeczywiście miało ręce i nogi. I sam widzę, ile daje mi każdy rok, kiedy robię różne swoje rzeczy, swoje zajawki, które uskuteczniam. Widzę, ile one mi dają, mi podróże. Każdy rok jest zupełnie inny i uważam, że facet powinien rzeczywiście na tej podstawie rzeczywiście się poznać, dotrzeć do pewnego momentu, kiedy będzie gotowy. Ja wiem, że jestem facetem, jestem trochę bardziej uprzywilejowany w kwestii czasu, więc no, korzystam z tego po prostu. No tak. Po prostu z tego korzystam i jestem otwarty, ale co się wydarzy, nie kalkuluję. Robię swoje, jakby uważam, że gdzieś tam los się uśmiechnie, kogoś wyjątkowego znajdę na pewno. Tego ci życzę. To było dyskryminujące. My w ogóle nie czujemy się, jakbyś był uprzywilejowany, a my byśmy były... Chodzi o biologię. Nie zgadzam się z tym, ja to wypieram. Ale chodzi o dzieci. Błogosławiony mechanizm wyparcia. Niech będzie. Haniu, cudownego czasu ci życzymy. Dziękuję. Nie wychodź z domu lepiej. Musisz, to kochasz. 4 miesiące. 4 miesiące, tak. Trzymamy kciuki.